Dzień dobry, serdecznie witamy. Jak zapewne część z Państwa pamięta, ja jestem Tadek Lewandowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Kalniszewice, a to jest Pani Małgosia, moja zastępczyni. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać troszeczkę o odnowieniu lasu, sadzeniu lasu. Wytłumaczymy później, co znaczy, jaka jest różnica między jednym a drugim. O tym, skąd bierzemy nasiona, skąd bierzemy drzewka, w jakich formach je sadzimy, czy tylko sadzimy, czy również inne formy odnowienia lasu mamy. To będzie przedmiotem dzisiejszych zdjęć, filmów i rozmów. Na początku Pani Małgosia opowie nam o tym, skąd bierzemy nasiona do tego, żeby mieć drzewka do sadzenia. Szanowni Państwo, aby prawidłowo wykonać odnowienia i zalesienia, musimy dysponować odpowiednim materiałem sadzeniowym. Wspomnę tylko tutaj, że w tym roku wysadzimy w naszych lasach 1 250 000 sztuk sadzonek. Ten materiał sadzeniowy musi spełniać określone wymagania, które zostały wprowadzone ustawą o leśnym materiale rozmnożeniowym. Leśny materiał rozmnożeniowy to są właśnie te jednostki nasienne, które zbieramy, żeby wyprodukować sadzonki. Na poziomie nadleśnictwa będą to szyszki, owocostany, owoce, nasiona, zrzezy i sadzonki. Ten leśny materiał rozmnożeniowy możemy tylko pozyskiwać w określonych miejscach, które nazywamy bazą nasienną i również ta baza nasienna musi spełniać określone kryteria. Przede wszystkim bazę nasienną mogą stanowić pojedyncze drzewa, mogą być to również grupy drzew oraz drzewostany, które się charakteryzują w swojej kategorii najwyższą jakością, najlepszą zdrowotnością, najlepszymi parametrami przyrostu, czyli wysokością i grubością. I tak, dla gatunków domieszkowych i gatunków biocenotycznych, czyli dla tych gatunków, które w niewielkiej ilości sadzimy, mamy wyznaczone źródła nasion i tylko dla gatunku grabu, lipy, daglezji, czereśni ptasiej, klonu i jaworu czy jesiona będziemy pozyskiwać nasiona właśnie z tych źródeł nasion. Najbardziej popularną bazą są gospodarcze drzewostany nasienne. Tych drzewostanów mamy już 493 hektary i tutaj pozyskujemy szyszki sosny, pozyskujemy nasiona z wyznaczonych drzewostanów bukowych, dębowych, olszowych, brzozowych. Również mamy gospodarcze drzewostany nasienne dla modrzewa i świerka. W terenie te drzewostany oznakowane są takimi żółtymi, przerobionymi paskami. W ogóle kolor żółty w leśnictwie jest przypisany do nasiennictwa. Następną kategorią nasiennictwa, która obejmuje takie już najpiękniejsze, wyjątkowe drzewostany, są wyłączone drzewostany nasienne i wzorcowymi drzewami, których jest u nas tylko w nadleśnictwie 18, jest następna kategoria, którą nazywamy drzewami matecznymi. Wyłączone drzewostany nasienne w naszym nadleśnictwie są tylko dwa. Oznakowujemy je ciągłymi żółtymi paskami. I dla tych drzewostanów są wyznaczone specjalne bloki upraw pochodnych, które obsadzamy tylko i wyłącznie sadzonkami wyprodukowanymi z nasion, pozyskanych właśnie w tych wyłączonych drzewostanach nasiennych. Najwyższa kategoria, te wzorce drzew, to są drzewa mateczne. Takich drzew w nadleśnictwie jest 18. Tutaj stoimy przy drzewie matecznym sosny. Te drzewa muszą się tutaj w szczególności charakteryzować tymi najwyższymi cechami. Przede wszystkim wyróżniają się pokrojem. Pień tego drzewa jest walcowaty, bez zbieżystości, czyli po prostu na całej wysokości drzewa jest w kształcie walca. Korona jest zdrowa, rozbudowana i w koronie są cienkie gałązki, które są prostopadle ułożone do pnia. Z tych drzew matecznych pozyskujemy materiał do rozmnażania, materiał zarówno wegetatywny, są to wtedy części roślin, części gałązek i materiał generatywny, to już jest rozmnażanie poprzez nasiona i zakładamy plantacje nasienne i plantacyjne uprawy nasienne.
na tych plantacjach tylko i wyłącznie będą się znajdowały sadzonki z drzew matecznych. Dajemy możliwości mieszania się tym najlepszym cechom i docelowo w ten sposób chcemy wyhodować drzewostany najzdrowsze i o najlepszej jakości. Drzewo mateczne jest również specjalnie oznakowane. Namalowana tutaj jest żółta ciągła opaska, na której wypisany jest czarnym kolorem numer z rejestru Biura Nasiennictwa Leśnego. Powyżej opaski znajduje się taki duży numer z Krajowego Rejestru Instytutu Badawczego Leśnictwa. Numer ten pozwala nam na lokalizację w terenie tego drzewa. Jesteśmy na jednej z pozycji, na której robimy odnowienie lasu jedną z trzech metod, jakie stosujemy. To jest akurat metoda przez ręczne sadzenie sadzonek, tu akurat pracownicy za mną sadzą sosnę jednoroczną. Jest to miejsce, w którym jakieś 15-20 lat temu żeśmy wykonali pierwsze cięcia i posadziliśmy te gniazda dębowe i bukowe, które widać, one już są dużo większe. To są gatunki, które troszkę dłużej żyją niż sosna, więc potrzebują pewnego wyprzedzenia czasowego, ale też potrzebują troszeczkę innego klimatu do tego, żeby dobrze się czuć. Potrzebują więcej cienia, są bardziej mrozoodporne w młodym wieku, ten drzewostan je chronił. Jak już doszły do tej wysokości, którą widzimy, można spokojnie było usunąć drzewostan między tymi gniazdami i posadzić brakujący gatunek, czyli sosnę. Sosna przyjechała do nas ze szkółki, naszej zresztą szkółki. Znajduje się schowana w tym dole, żeby nie wyschły, bo sadzonki, korzonki sadzonek są bardzo, bardzo wrażliwe na temperaturę, na wysuszanie. Jeszcze, żeby poprawić ich jakość, przed wysadzeniem są moczone w takiej specjalnej substancji, w hydrożelu, który zapobiega wysychaniu nawet po posadzeniu. Staramy się jak najszybciej wysadzić wszystkie drzewka, które mamy w danym roku do posadzenia. Ewentualnie sadzimy później jesienią, ponieważ jak zapewne wszyscy zauważyliście, od dłuższego czasu wiosny potrafią być u nas bardzo suche i bardzo gorące. I niestety, ale sadzonki sadzone tak jak kiedyś, ja pamiętam czasy, że kończyliśmy odnowienia 20 maja i one rosły. Dzisiaj raczej są nie do pomyślenia, ponieważ już praktycznie często od początku kwietnia do końca maja potrafiło u nas nie spaść nawet jedna kropla deszczu i niestety, ale sadzenie potrafiło nam się nie udać. Także unikamy tego jak najbardziej. Tak jak powiedziałem, jest to jedna z form odnowienia przez sadzenie ręczne. Najczęściej trzeba korzystać z tej metody w tych miejscach, w których drzewostan, który rośnie, tak jakby nie odpowiada warunkom glebowo-siedliskowym w danym miejscu. Musimy pamiętać o tym, że jeszcze 100-150 lat temu w większości tych terenów wokół nas były pola uprawne i do drzewostanów, które widzimy i które może czasami nam się wydaje, że są naturalne i pierwotne, tak naprawdę wcale takowe nie są. To jest dzieło ludzkich rąk, posadzone sztucznie. Przy tamtej wiedzy, jaką kiedyś leśnicy posiadali, nie było wykorzystane wszystkie możliwości siedlisk. Na dzisiaj, mając dużo większą wiedzę, dużo większe doświadczenie, staramy się przebudowywać te drzewostany tak, ażeby to, co rośnie, odpowiadało możliwościom produkcyjnym siedliska, warunkom klimatycznym. Stąd na przykład to, co oglądamy z tyłu, był to drzewostan sosnowy, który zamienia się w tej chwili w wyniku właśnie takich działań, zamienia się w drzewostan sosnowo-bukowy, sosnowo-dębowy. I żeby to osiągnąć, niestety trzeba to zrobić ręcznie. Ale mamy bardzo dużo przykładów, gdzie odnawiamy drzewostany naturalnie. Ale to wymóg jest, powiedzmy sobie szczerze, taki, że jest to drzewostan, który rośnie we właściwym miejscu, we właściwym czasie i można wykorzystać nasiona z tych drzew, które tam rosną, do tego, żeby powielić ten drzewostan z powrotem. Jest to w sumie taka najbardziej optymalna metoda. Tylko mówię, nie da się je zastosować wszędzie. Odnawiamy również drzewostany sosnowe naturalnie, ale tylko w tych miejscach, w których rzeczywiście jest możliwość powtórzenia, bo niestety nie zawsze. Sosna jest gatunkiem bardzo wrażliwym na zarośnięcie przez chwasty, przez krzewinki, więc tam, gdzie się nie da, tak jak na przykład tutaj, na tej powierzchni, jest ona niestety sadzona sztucznie. Niestety, bo produkcja na szkółce będzie zawsze obciążona pewnymi wadami. Sosna tam jest poprawiana, usprawiana, nawożona, przewożona, więc te sadzonki przeżywają dość duży stres. Tego stresu nie przeżywają siewki, które pojawiają się samorzutnie, ale nie zawsze da się to tak zrobić. Thank you.
jesteśmy na pozycji, którą odnawiamy, staramy się odnowić, mam nadzieję, że nam się na pewno uda, odnawiamy naturalnie. To jest też jedna z form odnowienia i użytkowania lasu, czyli sławetnych już rębni. To jest rębnia złożona, tak ona się nazywa. Najprościej mówiąc, polega na systematycznym przerzedzaniu tego starego drzewostanu celem dopuszczenia odpowiedniej ilości światła do dna lasu, przygotowania odrobinkę gleby, tutaj gleba była przygotowywana przy użyciu pługa, żeby nasionka mogły spaść na glebę mineralną, a nie na ściołę, ponieważ na ściole niestety żadne nasionko nie skiełkuje. Efekt jest taki, że uzyskujemy odnowienie, jeżeli jest bardzo dobry rok nasienny, co się niestety, ale coraz rzadziej zdarza, już Bóg w tej chwili obradza co 10 lat, kiedyś obradzał co 6 lat. Udaje się to za jednym zamachem, czasami potrzeba są 2, czasami 3 lata nasienne i wtedy ten proces odnowienia w tym starodrzewiu, uważanym za rębny, potrafi trwać do 40 lat. Tutaj za moimi plecami widzimy starsze odnowienie, natomiast wokół mnie widać bardzo wyraźnie, ile mamy siewek jednorocznych bukowych, czyli które obsiały się 2 lata temu, spadły na ziemię, w zeszłym roku urosły i w tej chwili już pączki zaczynają puszczać. Jest to, tak jak mówiłem, jedna z najbardziej optymalnych form ale da się ją przeprowadzić no tylko w tych drzewostanach, które skład obecny jest zgodny z tym, co chcemy uzyskać, bo gdybyśmy chcieli uzyskać odnowienie naturalne bukowe w drzewostanie sosnowym, to z logicznego punktu widzenia nie da się tego uzyskać. W większości drzewostanów bukowych, żeby nie powiedzieć, że we wszystkich, staramy się odnowić je właśnie w taki sposób, jak tutaj widzimy, staramy się to robić w drzewostanach dębowych. Jest to troszeczkę trudniejsze, ale też się nam coraz częściej udaje i na części drzewostanów sosnowych, co za chwilę zobaczymy. Dotarliśmy na naszą szkółkę leśną. Tutaj prowadzimy produkcję materiału sadzeniowego. Tutaj też docierają nasiona, które zebraliśmy z bazy nasiennej. Każda partia nasion jest specjalnie oznakowana i posiada swój numer świadectwa. Również sadzonki, które wyhodujemy z tych nasion, mają ten sam numer świadectwa. Dzięki temu wiemy, jakiego pochodzenia są nasze uprawy, a później drzewostany. Produkcja sadzonek na naszej szkółce polega na wysiewie nasion bezpośrednio na polach siewnych. Tutaj też te sadzonki będą rosły w zależności od zapotrzebowania, albo rok czasu, czasami 2-3 lata. Sadzonki wyciągane są bezpośrednio z tego pola siewnego. Są wyorywane najczęściej wyrywaczem klamrowym albo podcinaczem sekcyjnym i następnie ręcznie wybierane z pola siewnego. Załadowywane są do skrzynek, albo też starsze sadzonki wiązane są w pęczki po 50 sztuk i albo bezpośrednio załadowujemy je na transport, bądź też przechowujemy je w dołach. Tutaj oglądamy ostatnią z metod odnowienia lasu, jaką stosujemy w naszym nadleśnictwie, to jest siew sosny. Nie tylko sosnę, siejemy również i buka, i dęba, czyli bezpośrednio na zrębie, czyli w miejscu, w którym odnawiamy las. Przy użyciu ciągnika specjalnego pługa LPZ z siewnikiem od razu siejemy nasionka bezpośrednio do ziemi. Ma to tą przewagę, że unikamy stresu dla drzewek, które przeżywają w trakcie produkcji na szkółce, przywożenia na szkółce, sadzenia, błędów w sadzeniu. Siewek jest dużo więcej niż sadzimy normalnie, bo sosny sadzimy około 8 tysięcy, natomiast tutaj z siewu uzyskamy około 20-25 tysięcy na hektarze. Ale jest z czego wybierać, zresztą sosna ma to do siebie, że ona genetycznie jest bardzo różna, każde nasionko jest inne, więc te, które się dostosują do danego siedliska, skiełkują i przeżyją, te, które się nie dostosują, po prostu same znikną. Jest to taki swoisty dobór naturalny, bardzo zdrowy, bardzo potrzebny. Efekty tego rzeczywiście są bardzo ładne. Wygląda to dużo lepiej niż sadzenia, także o tym, dlaczego wycinamy las i jak wycinamy las, poopowiadamy sobie w najbliższym czasie. Dziękuję bardzo.